Zadanie. Rozwiąż równanie. Mamy równanie, które jest sprowadzane do równania kwadratowego. Należy zauważyć, że x do czwartej to tak naprawdę to jest x do kwadratu i poza nawiasem do kwadratu. Zatem w miejsce x kwadrat wstawiamy literkę t, zarówno w to, jak i w to miejsce. Zauważ, tutaj w myślach jest x kwadrat i poza nawiasem do kwadratu, więc możemy zamiast x kwadrat wstawić literkę t i otrzymamy t do kwadratu. Tutaj bezpośrednio zamiast tego x kwadrat wstawiamy literkę t, otrzymujemy plus 10t. Resztę przepisujemy. Tutaj wyznaczamy współczynniki ABC, ponieważ jest to zwykłe równanie kwadratowe. Wyznaczamy deltę b do kwadratu, to jest 10 do kwadratu minus 4 razy a i razy c. Podnosimy b do kwadratu, to stówka, minus i minus się redukuje, otrzymujemy plus 44 po dodaniu 144. Delta jest dodatnia, zatem mamy dwa pierwiastki rzeczywiste. Do ich obliczenia potrzebujemy jeszcze pierwiastka z delty, to jest oczywiście 12. No i właśnie, wyznaczamy rozwiązania tego oto równania z literkami t. Obliczamy t1 i t2. Wzór na t1 na pewno znasz. Wstawiamy 2 razy a, to 2 razy 1, minus b, to minus 10 i pierwiastek z delty, plus 12. Redukuję liczby w mianowniku, w liczniku i w efekcie 1. Piszę wzór na t2 i tak samo. 2 razy a to 2 razy 1, minus b to minus 10, minus pierwiastek z delty, minus 12. To jest minus 11. Teraz mogę wrócić do naszego podstawienia. Zauważ, obliczyłem t1 i t2, czyli mam literki t. W miejsce literki t wstawiam 1 i w efekcie otrzymuję dwa rozwiązania. X jest równe plus i minus pierwiastek z jedynki, czyli to równanie ma dwa rozwiązania, 1 i minus 1. Podobnie robię z drugą liczbą, z minus 11. Tutaj w miejsce literki t wstawiam minus 11. Widzisz? I teraz, no właśnie, mamy równanie kwadratowe. Niestety nie da się tego rozwiązać. Tu jest liczba zawsze dodatnia, to jest liczba ujemna. Takie równanie nie ma rozwiązań, więc piszemy równanie sprzeczne. Ale rozwiązaniem całego naszego równania pierwotnego są dwie liczby, 1 i minus 1.